Łukasz Szena, Wrocławskie Fakty i Cioną po oczach blog. Z nami Jakub Łabojko, jeden z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia w Ekstraklasie, a na pewno w Śląsku Wrocław. Kuba, na pewno niełatwo rozmawia się tobie po tej porażce 3-0 z Legią, ale z drugiej strony obudziliście we Wrocławiu modę na piłkę, bo 30 tysięcy widzów to jest nie lada gratka na tym stadionie. No tak, zgadza się. Na pewno szkoda, że takim wynikiem zakończył się ten mecz, bo ten boom na nas by był jeszcze większy, natomiast troszkę może uszło powietrze z tego, co do tej pory robiliśmy, natomiast nie poddajemy się. W myślach mamy już mecz z Lechem Poznań, chcemy się jak najszybciej za to zrehabilitować i przyciągać jeszcze większą publiczność we Wrocławiu, bo atmosfera była dzisiaj wyborna. Legia dzisiaj była naprawdę dobrym zespołem, to trzeba powiedzieć. Zadecydowała przede wszystkim co? Jakość w operowaniu piłką, bo tak jak patrzyłem, rzeczywiście radzili sobie doskonale przed polem karnym i trudno było ich dzisiaj upilnować, tak obiektywnie rzecz ujmując. Ciężko powiedzieć teraz na ten moment, co zaważyło, czy jakieś błędy w obronie, czy nasza niekompaktowość całego zespołu. No Legia pokazała większą po prostu jakość i tutaj mi się wydaje, że przegraliśmy ten mecz, po prostu byliśmy dzisiaj słabiej dysponowani niż zawodnicy z Warszawy i gdzieś te błędy nasze po prostu wykorzystali, a my naszych sytuacji nie wykorzystaliśmy. Może też doszła taka duża presja jednak ze strony kibiców, bo z jednej strony czasami to pomaga, prawda, jak jest cały stadion za wami, za tobą. Mówię tobą w sensie drużyny też, ale też przecież piłkarze to czują. Ale czasami jednak no, to pęta, bo się okazuje, że oczekiwania są ogromne, prawda? Bo jeszcze nie tak dawno mało ekspertów nawet wierzyło, że spokojnie zapewnicie sobie miejsce w pierwszej ósemce, a teraz nagle bardzo wielu poważnych ekspertów mówi, że Śląsk może być nie tylko kandydatem do gry w eliminacjach w europejskich pucharach, ale nawet o tytuł mistrza Polski. Wymienia się spokojnie jednym tchem w tej chwili jako kandydata, więc ten przeskok jest bardzo duży. Jeśli patrzymy pod kątem zeszłego sezonu, na pewno gdzieś nasza pozycja w tabeli jest zaskakująca, natomiast my cierpliwie wierzyliśmy w filozofię trenera Lawiczki i to procentuje w tym sezonie. Na razie jeszcze górnej ósemki nie mamy, więc tonowo mam te zachwyty nad nami, no ale wiadomo, że miejsce tabeli no, nie kłamie. No, gdzieś jesteśmy wysoko i te oczekiwania rosną z biegiem kolejek, z biegiem sezonu. Na pewno wydaje mi się, że nasza drużyna jest w stanie osiągnąć coś więcej, natomiast na razie naszym celem jest skupianie się na każdym kolejnym meczu i wygrywanie w nim, bo to nas będzie przybliżało na początku do górnej ósemki, a później to już zobaczymy. Co wam powiedział trener Lawiczka po takim meczu? Wiemy, że bardzo dobrze potrafi was motywować razem z drugim trenerem, Zdenkiem Swobodą, który też, no bo właśnie, to też jest zespół trenerów, prawda, który pracuje. Kibic na co dzień tego nie widzi, bo myśli, że liczy się tylko pierwszy trener, ale tak naprawdę to jest zespół trenerski, który jest z drużyną. No zgadza się, mamy sztab bardzo szeroki, trenerski czy to medyczny i każdy pracuje na to, żebyśmy wyglądali jak najlepiej w dniu meczowym. No, dzisiaj się nie udało, natomiast nie załamujemy głowy, mamy podniesione wysoko głowy do góry, bo w zeszłym sezonie było ciężko, a teraz jest kompletnie inna presja, jest to presja pozytywna, gramy o wysokie miejsce w tabeli, a nie o utrzymanie. Nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, jak była w zeszłym sezonie, dlatego myślimy już tylko o kolejnym meczu i o wygraniu z Lechem Poznań, bo na pewno liczymy na to, że kibice też przyjdą, może nie tak okazale, bo dzisiaj wynik na pewno nie rozpieścił kibiców, natomiast też w licznej grupie. A bardzo jesteś zły w ogóle tak po ludzku po tym spotkaniu? Jest na pewno taka duża sportowa złość, bo przecież piłka to ambicja, piłka to emocje. Nie za dobrze pewnie będziesz spał po tym meczu, ale to zupełnie zrozumiałe. Tak, czuję, że nie zagrałem na takim poziomie, jakim przyzwyczaiłem siebie i kibiców w tym meczu, natomiast wydaje mi się, że ten mecz po prostu był ciężki, no i każdy miał dzisiaj bardzo ciężko, także po prostu trzeba wyciągnąć wnioski, pracować jeszcze ciężej i przygotowywać się do kolejnych meczów. Zostały dwa mecze i chcemy zgarnąć komplet oczek i dobrze zakończyć tą rundę jesienną. Powiedz mi, na ile ty się czujesz lepszym piłkarzem pod wodzą trenera Lawiczki, w ogóle całego sztabu trenerskiego? Nie chodzi mi o procenty, bo to jest trudno tak określić, ale
czujesz ten progres jednak, no bo jesteś wymieniany w gronie tych najbardziej utalentowanych z pewnością piłkarzy w Ekstraklasie, oprócz Przemka Płachety chociażby. Czujesz taki duży progres w stosunku do chociażby gry w Rakowie czy w innych zespołach? Zdecydowanie czuję, że się rozwijam, natomiast ten rozwój to jest proces, to nie przychodzi z dnia na dzień, to nie jest tak, że jeden mecz będzie wybitny, a drugi będzie bardzo słaby, no to trzeba stopniowo wszystko robić, trzeba budować z każdym kolejnym meczem pewność siebie, pozycję w drużynie, pozycję na boisku i po prostu to trochę trwa, no przyszedłem półtora roku temu do Śląska Wrocław jako praktycznie anonimowy zawodnik, gdzieś po prostu wyróżniający się młodzieżowiec w pierwszej lidze. A chciałbym się stać bardziej postacią, która po prostu dowodzi na boisku. No dzisiaj nie udźwignąłem na przykład tego ciężaru, bo brakowało dzisiaj Krzyśka Łączyńskiego czy też Michała Chrapka na boisku. No i niestety nie chciałem wejść w ich buty, a to nie jest takie proste, bo oni mają ze sobą wiele lat doświadczenia grania na bardzo wysokim poziomie i trzeba jeszcze do tego czasu, żeby po prostu móc być taką postacią w drużynie i dyrygować zespołem, żeby po prostu drużyna zwyciężała. Krzysztofa dużo można się nauczyć, no Legia zrobiła tę klauzulę, że rzeczywiście dzisiaj nie mógł i w sumie rozumiem ich, bo Krzysztof Mączyński to jest bardzo dużo na boisku, naprawdę, to jest jeden z lepszych transferów dyrektora sportowego Dariusza Sztylki i on robi grę, dużo możesz się nauczyć od takiego piłkarza, który no chociażby bardzo dobrą grą pokazywał się chociażby w tak dużym turnieju jak Euro 2016. Na pewno. Krzysiek jest bardzo, bardzo doświadczonym zawodnikiem, ma najbogatszy CV tak naprawdę, bo występował w reprezentacji Polski na Euro 2016, był blisko mundialu w Rosji, więc nie był tam przypadkiem po prostu. No, na pewno taki zawodnik podnosi jakość drużyny, podnosi morale, bo swoim doświadczeniem, swoją charyzmą na pewno zaraża innych. Nie chodzi nawet tylko o Krzyśka, na pewno Michał Chrapek jest też bardzo wartościowym zawodnikiem. Jego tak zwany magic touch, no po prostu można czasami się za głowę złapać, że nikt tego nie widzi, tylko on dostrzegł lukę i gdzieś zagrał tą piłkę, więc na pewno tych zawodników jest w tym stanie się dużo nauczyć, bo też gdzieś operują w środku pola i na pewno od nich jestem w stanie się dużo nauczyć. Jesteś już półtorej roku to we Wrocławiu, tak jak sam wspominałeś, więc to czas pewnych też podsumowań, pewnej refleksji też, prawda? Śląsk to magiczny klub w jakimś sensie, bo Jarek Szandrocha, masażysta, często mówi, że opowiadał mi, że wpaja też młodym zawodnikom, którzy przychodzą do Śląska, pokazuje zdjęcia dawnych piłkarzy, tworzy taki mit dużej tradycji, ale mit pozytywny oczywiście mam tu na myśli. Czuję, że rzeczywiście jest to klub w skali Polski oczywiście wyjątkowy. Rozmawiałem z prezesem Joduskim tak prywatnie przed meczem i mówił właśnie, że tak, że to jest sól piłki, mecze Legia Śląsk, Śląsk Wisła, że to są takie kluby, które trochę wywołują coś więcej po prostu. No tutaj w 100% się zgadzam. Śląsk, Wisła, Legia, Lech, na pewno te kluby przyciągają kibiców. Na stadionie było dzisiaj widać, no gdzieś z mecze o niższą stawkę, gdzieś z trochę, można powiedzieć, teoretycznie słabszymi drużynami, no nie przyciągają tylu kibiców, co na przykład Legia, Wisła, więc te kluby na pewno mają swoją markę i każdy chciałby zobaczyć je tutaj we Wrocławiu, więc do tego często zgromadza się tak liczna publiczność. Na pewno Śląsk jest, można powiedzieć, klubem wyjątkowym, klubem rodzinnym, na pewno jest wiele osób, które już długo tu pracują, przez masażysty, na przykład Jarka Szandrocho, Darka Sztylkę, dyrektora sportowego, trenerów, trenera Pawła Barylskiego, trenera Łukasza Czajka, którzy naprawdę są ze Śląskiem już od 2007 któregoś roku, więc na pewno jest kilkanaście lat pracują w Śląsku, znają ten klub od podszewki, jest wiele osób, które naprawdę bardzo mocno się utożsamia z tym klubem, z Wrocławiem. Cieszę się, że do takiego miejsca trafiłem i na pewno zarażają tą miłością do Śląska, jak powinno się traktować klub, nie tylko jako miejsce pracy, ale właśnie takie oddanie, trzeba całego siebie oddać dla tego klubu, żeby po prostu klub, drużyna rozwijała się. Co na koniec powiedziałbyś kibicom właśnie, żeby może jakiś taki apel, żeby jednak w was wierzyli, żeby byli na tym meczu z Lechem, bo no była taka bardzo ładna kampania z udziałem chociażby trenera, dyrektora dzisiaj Akademii Tadeusza Pawłowskiego, to jest twój klub, bez względu na to, czy jest porażka tak dotkliwa, czy nie. Ale co byś dla naszego portalu, dla kibiców powiedział dzisiaj? Jak byś zmotywował ich, żeby przyszli właśnie na mecz z Lechem Poznań?
wydaje mi się, że po prostu w tą drużynę trzeba wierzyć i poczekać chwilkę, bo to jest naprawdę proces. No w zeszłym sezonie broniliśmy się przed spadkiem i to był bardzo ciężki czas, nie tylko dla kibiców, ale naprawdę dla nas, dla zawodników, dla całej drużyny, dla całego klubu, bo przyszłość w pierwszej lidze no nie byłaby świetlana dla takiego miasta z takim stadionem, z taką liczną publicznością, więc po prostu uwierzcie, bo wyniki przyjdą, może nie był dzisiaj efektowny mecz z naszej strony, ale wyniki przyjdą i trzeba cierpliwie czekać, aż ta drużyna złapie taki luz, który po prostu będzie już po awansie do pierwszej ósemki. Bardzo Ci dziękuję. Jakub Łabojko, nie jest łatwo przyjść do kamery i opowiadać po tak wysokiej porażce, ale cenimy profesjonalizm, cieszymy się, że tu jesteś z nami. Mamy jeszcze koszuleczkę, taką meczową Śląska-Wrocław. O, proszę bardzo, pokażę do naszej kamery. Kuba, jakbyś mógł podpisać nam taką koszulkę, to pójdzie wszystko na cel charytatywny właśnie dla firmy. Uciekł nam trochę marker, ale już sobie poradziliśmy. Dzięki pomocy firmy Chemeco System właśnie przekażemy tę koszulkę na cel charytatywny. Jakub Łabojko specjalnie po meczu z Legią Warszawa przegranym. Bardzo cenimy piłkarzy, którzy potrafią rozmawiać i po meczach wygranych, i po meczach przegranych. I dołączamy się do apelu jako Wrocławskie Fakty, żeby kibice dalej wierzyli w tę drużynę i byli ze Śląskiem Wrocław na dobre i na złe. Rozmowę prowadził dla Was Łukasz Ciona. Do zobaczenia. Trzymajcie się.